Siemano, siemano, siemano! Zakolników TV! Otwieram wam bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturkach, a dzisiaj będzie kolejny odcinek, gdzie będziemy mieli pojedynek kolejnych postaci. Tym razem będzie to Lidzi vs Dakota, czyli pojedynek idiotek, w cudzysłowie, dosłownie. Powiedzmy sobie szczerze, one obie zbytnio, no, nie były zbyt inteligentne, ale też nie uważam, że są to jakoś strasznie źle napisane postacie. Były na swój sposób dosyć ciekawe, ale na sam początek zaczniemy od Lindsay. Lindsay jest to postać oczywiście z pierwszej obsady. Występowała na wyspie totalnej porażki, na planie totalnej porażki, a także totalnej porażce w trasie. A także była w jednym odcinku Plejady Gwiazd. O tak! Ale patrząc na to, jak Lindsay się zachowywała w pierwszym sezonie, była bardzo podatna na wpływy między innymi Heather, która ją manipulowała na prawo i lewo i robiła tylko to, co z nią chciała, dosłownie. Była takim, powiedzmy sobie szczerze, Lindsay była pod nóżkiem Heather, do pewnego momentu się na nią wkurzyła i w jednym odcinku, dokładnie to w odcinku 19, gdzie było wyzwanie na torze motocrossowym, Lindsay ładnie pocisnęła Heather, było dużo przekrętów, dużo bluzgów było, które były, no, w polskiej wersji wypipkane, były ocenzurowane do takiego stopnia, że no niestety w polskiej wersji nie wiemy dokładnie co do niej, w sensie do Heather, co było odmówione przez Lindsay, ale w wersji kanadyjskiej możemy to normalnie usłyszeć. Ale patrząc na to, jak Lindsay, jaki ona miała charakter w pierwszym sezonie, no to była strasznie tępa, łatwo było ją manipulować, nie ogarniała kompletnie tematu, co tak naprawdę jej grozi, zadając się na przykład z Heather. Natomiast też była osoba z takich dobrych cech, tutaj trzeba dodać, że była naprawdę bardzo miła, uprzejma i przyjacielska, między innymi dla Beth, Owena czy innych postaci, wiadomo, które uczestniczyły w programie. Natomiast potem, jeśli chodzi o plan totalnej porażki, tutaj Lindsay wyrobiła się, miała nawet całkiem ciekawą strategię, ale w pewnym momencie władza troszeczkę jej uderzyła do głowy, gdzie kazała nazywać się admirałem, dosłownie admirałką się kazała nazywać, wiem, śmieszne. No i w pewnym momencie niezbyt już była lubiana, ale w porę się, można powiedzieć, ogarnęła, ale niestety nie dotarła zbyt daleko, bo z tego co pamiętam, to w okolicach 10 odcinka planu totalnej porażki Lindsay wyleciała z programu za to, że no zaczęła się troszeczkę, powiedzmy w cudzysłowie, rządzić. I tutaj ciekawostka, w pierwotnych założeniach planu totalnej porażki, w pierwotnej wersji scenariusza, który miał powstać, Lindsay miała wygrać program, taka ciekawostka. Niestety zmieniono to na wygraną Beth lub Duncana, w zależności od zakończenia, który był emitowany w danym kraju, więc ciekawa sprawa. A teraz przejdźmy do totalnej porażki w trasie. I tutaj Lindsay strasznie, można powiedzieć, spadła z formy, była strasznie głupia, nawet nie ogarniała, jaki chłopak ma na imię, czyli mam na myśli Tylera, nawet nie wiedziała tego, jak ma jej chłop na imię. I powiedzmy sobie szczerze, była najgłupszą uczestniczką drużyny zwycięzców. Powiedzmy sobie szczerze, nie radziła sobie w większości wyzwań, aczkolwiek jakoś sobie dawała radę i wytrwała do 9 odcinka trasy i potem niestety wyleciała. Natomiast w Plejadzie Gwiazd, co się wydarzyło w pierwszym odcinku, oj, masakra. Powiedzmy sobie szczerze, było zadanie, gdzie trzeba było wózek ciągnąć do hotelu, tak? Trzeba było ciągnąć wózek do hotelu i ona nawet głupiego wózka nie umiała przetransportować na drugi koniec wyspy. Naprawdę, Lindsay tak ogłupiono w Plejadzie Gwiazd, że to jest po prostu głowa mała, to jest po prostu żenada, co się z tą postacią wyrabiało i naprawdę uważam, że spadek formy okropny w Plejadzie Gwiazd był do takiego stopnia, jeśli chodzi o Lindsay, że nie dało się jej kompletnie oglądać. Ja się cieszyłem, że ona z tego programu wyleciała już w pierwszym odcinku, naprawdę. Tak się cieszyłem, bo tak zrujnowali tą postać, że to jest po prostu masakracja, no masakra, po prostu masakra, no nie umiem inaczej tego opisać. Nie umieć wykonać głupiego zadania, było to pierwsze zadanie, było to nawiązanie do zadania pierwszego, jeśli chodzi o skakanie z klifu, połączone z innym wyzwaniem, gdzie trzeba było pchać wózek do
strefy, powiedzmy, takiego bezpieczeństwa, czyli hotelu, gdzie potem trzeba było wybrać sobie domek lub hotel, wiadomo, dla drużyny, wiadomo, o co chodzi. I nawet ona to spartoliła. I jeszcze co jest ciekawe, Lindsay w tym samym odcinku sama się wyautowała. Tak o, ponieważ sama na siebie zagłosowała. Oczywiście już mieliśmy taki przypadek w poprzednich sezonach, w jednym sezonu, że sama na siebie zagłosowała. To było na planie totalnej porażki, z tego co ja pamiętam. No i oczywiście lepiej powtórzyć stary schemat i jeszcze raz się samego siebie wyautować. O tak o, no fajny pomysł twórcy, nie powiem, że nie, więc fajnie zrujnowaliście. Może jej postać, która była troszeczkę tępa i głupia, ale przy okazji była fajna i zabawna. No, ciekawie, żeście to rozwiązali, naprawdę. Wiadomo, jak najlepiej zniszczyć postać, więc tutaj zostawmy już Lindsay na bok, opisałem ją, ta zajmiemy się Dakotą. Dakota to oczywiście była, wiadomo, córka bogatego, powiedzmy, przedsiębiorcy, wiadomo, była taka rozpieszczana i tak dalej, i tak dalej. Rywalizowała w totalnej porażce ze Mście Wyspy, gdzie pewien chłopak o imieniu Sam się w niej zakochał. Gdzie początkowo ona nie odzajemniała kompletnie jego uczuć, ale natomiast potem się to z czasem zaczęło zmieniać, aczkolwiek tutaj z Dakotą jest ciekawa historia, ponieważ ona była gnębiona przez Chrisa przez cały sezon, dosłownie przez cały sezon. Najpierw ją wykopano w drugim odcinku, po czym trzeci odcinku wróciła jako stażystka, musiała, wiadomo, czyścić toalety, nie toalety, pracować przy toksycznych chemikaliach i toksycznych odpadach i dosłownie w pewnym momencie Chris ją wysłał do, wiadomo, do kopalni z toksycznymi odpadami, przez co zamieniła się mutanta, coś na rodzaj Hulka. Tak, wiadomo, taką żeńską wersję Hulka się zmieniła, wiem, kurde, w science fiction w totalnej porażce ponad wszelką miarę. Mieliśmy najpierw Golluma Ezekiela z Władców Pierścieni w trzecim sezonie, potem mamy kobietę Hulka. Bardzo ciekawy zabieg, no nie powiem, że nie, twórcy. Aczkolwiek, mówię, patrząc na jej historię, jak to przebiegało. Ona była zapatrzona w paparazzi, żeby być popularną, to ładną, najpiękniejszą i w ogóle. No w sumie coś takiego jak Lindsay, tylko że Lindsay była strasznie głupia, a Dakota trochę to umiała też wykorzystać dla swoich korzyści, że wiadomo, ona nie musiała się niczym zajmować, to wiadomo, była w centrum uwagi. Natomiast Lindsay o to akurat nie dbała, czy jest w centrum uwagi, czy nie. Troszeczkę niby dbała, ale Lindsay bardziej skupiała się na przyjaźniach. Natomiast Dakota bardziej skupiała się na sobie, czyli była no, między innymi samolubna, ale pod wpływem, no sama się to zmieniło, ponieważ się ona w nim po czasie zakochała, powiedzmy, wzajemnością, bo najpierw się sam w nie zakochał, potem ona i wiadomo, jak to potem wyglądało, ale patrząc na to, jak sobie radziła w pierwszych dwóch odcinkach pod względem wyzwań, no masakra, no paparazzi i kompletnie nic nie robiła, więc się wcale nie dziwię, że wypadła z programu. Ona oczywiście należała do drużyny toksycznych szczurów, ale potem coś się z nią działo trzeciego odcinka, masakra, jak ona była traktowana, jak jej tym Chris utrudniał życie i w ogóle, powiedzmy, pozbawił człowieczeństwa, w skrócie mówiąc, pozbawił człowieczeństwa jakiegokolwiek, nawet częściowo, nawet rozumu, bo powiedzmy sobie szczerze, no, mimo że Ezekiel jest bezmyślny pod wpływem tego, co się z nim stało, czyli jak stał się, powiedzmy, tym Golumem, to stracił kompletnie człowieczeństwo, bo nawet nie potrafi mówić, tak Dakota, no, zdurniała po prostu, troszeczkę to ją ogłupiło. Mimo że ma 2 metry, znaczy mimo że ma 5 metrów wzrostu, to nadal ma, powiedzmy, ludzki rozum, tylko że jest troszeczkę głupsza niż była normalnie. I to sobie jest takie smutne, co się z nią stało, ale wiadomo, przynajmniej ma miłość swojego życia, więc może w tym złym znaczeniu, co się stało, przynajmniej coś dobrego też się spotkało przy okazji, więc tutaj powiedzmy sobie szczerze, no historia tragiczna, postać tragiczna w mojej opinii, ja ją nawet lubiłem, mimo że momentami mocno wkurzała swoją bezmyślnością i patrzeniem tylko w siebie, ale z czasem ta postać ewoluowała, nawet ciekawą osobowość, ciekawy charakter, który no, został bardzo mocno pokrzywdzony przez psychopatę prowadzącego, więc smutne, ale prawdziwe. I jakbym teraz miał przejść do Oberitu, jakby te postacie dwie miały ze sobą rywalizować, szczerze, byłaby walka dosyć wyrównana, bo wiadomo, obie panie na przykład interesują się modą i w ogóle mają podobne podejście troszeczkę do wyzwań i dbają o swój wygląd, więc tutaj za bardzo zadania fizyczne odpadają u obu dziewczyn, powiedzmy sobie szczerze. Ale z drugiej strony, patrząc na to, jak się zachowują ogólnie
jak one podchodzą do rywalizacji, to mi się wydaje, że Lizzy tutaj jest bardziej taka pracowita, bardziej się, wiecie, wyrabia w zadaniach, wie co i jak ma robić. Pierwszy sezon naprawdę dotarła bardzo daleko, no cóż, mimo że to był sojusz z Heather, bo sama pewnie by szybciej odpadła, jakby się sprzeciwiła, bo Heather by na nią wtedy zagłosowała w pierwszym sezonie, ale cóż. Ale dotarła daleko, no dotarła daleko. Z kolei w drugim sezonie, wiecie, jak to mniej więcej wyglądało, że no sama dotarła dosyć daleko. No powiedzmy dosyć daleko, no odpadła do w okolicach 10 odcinka, więc niezły wynik. Trzeci sezonie nie wspomnę, nie będę nawet mówił, mimo że tam odpadła w 9 odcinku, to była tragedia pod względem zachowania. A w piątym sezonie to nawet już nie wspominajmy, co się wydarzyło. Natomiast Dakota, no też średnio z rywalizacją, ona już w ogóle. Natomiast Lizzy w pierwszych dwóch sezonach potrafiła pokazać, co potrafi. I tutaj wielki plus dla niej, że umiała jeszcze zadań zrobić dobrze. I myślę, że nawet w takich zadaniach fizycznych poniekąd dałaby radę. Z Dakota może być różnie, bo łatwo się rozprasza, nie umie skupić uwagi na czymkolwiek, tylko patrz na to, czy ładnie wygląda i tak dalej, i tak dalej. Jakby miało dojść do konfrontacji tej dwójki, jakby to mogło, kurde, wyglądać? Tak szczerze, mogłoby to wyglądać różnie, bo z jednej strony one może by nawet dawały radę, w sensie na równi walczyć, ale mi się wydaje, że poniekąd tutaj, patrząc na to, że one mi by rywalizowały, to Lizzy pod względem wyzwań dawała sobie lepiej radę, aczkolwiek tutaj z Dakota jest taka sprawa, że potem wiadomo, w coś się zmieniła, więc tutaj jakby zawodniczka miała walczyć z mutantem, powiedzmy sobie szczerze, krótko mówiąc, wyglądałoby to tak, że Dakota by ją położyła jednym ciosem. Tylko pytanie, czy takowy scenariusz bierzemy w ogóle pod uwagę, bo tutaj ja bardziej biorę pod uwagę, wiecie, coś takiego, że dwie osoby, ludzkie osoby, ludzie po prostu biorą ze sobą rywalizację, są w rywalizacji, rywalizują ze sobą i tyle, nie? Jakby doszło do takiego finału, że mutant walczy z człowiekiem, no wiadomo, że Dakota by wygrała, jak patrząc na to, jakby one były obie pod normalną postacią, no to Lizzy by bardziej wygrała, bo jednak Lizzy tam troszeczkę sobie radziła w tych różnych zadaniach i jakby było takie zadanie, wiadomo, fizyczne to mogłoby być różne, jakby takie jakieś zadanie z modą czy coś, to byłyby łeb w łeb i tutaj można powiedzieć, że cholera wie, kto by wygrał tak na dobrą sprawę, więc tutaj bardziej obstawiam Lizzy, bo się chociaż umie choć trochę skupić na danych zadaniach, tak przynajmniej było w pierwszym, drugim sezonie, bo wiadomo, trzeciego było bardzo, bardzo źle, a w piątym to nawet nie wspominajmy, co się w piątym sezonie działo w tym jednym odcinku, w którym się Lizzy pojawiła. Natomiast Dakota, no cóż, było jak było. I nie wróży by jakieś wielkie wygranej, aczkolwiek ma małe szanse, gdyby wykorzystała jakiś element zaskoczenia, to może by dała wygrać radę, jeśli chodzi o finał. A tak to uważam, że finał wygrałaby Lindsay, a Dakota by po prostu przegrała. A jak wy uważacie, moi drodzy, dajcie znać w komentarzach. Tutaj był Zakolnikow. Życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, cześć, na razie.